raz firma Ursus jest na targach w Korycinie. Jesteśmy od początku powstawania tych imprez i jesteśmy naprawdę zadowoleni z rokiem na rok. Ludzie się przekonują, jest coraz więcej zainteresowanych osób. Co za tym idzie, nie ukrywam, sprzedaż też nam wzrosła. Nasza firma znajduje się w Białymstoku na ulicy Zabudowskiej 72. Jesteśmy Polmot Auto Agro. Jesteśmy fabrycznym salonem Ursusa. W naszej ofercie mamy maszyny rolnicze Ursusa, jak i również innych producentów maszyn. Zajmujemy się sprzedażą głównie maszyn zielonkowych, oferujemy również usługi związane ze zbiorem materiałów zielonych, kukurydzę z uprawami, z uprawą ziemi, ogólnie kompleksowe zaopatrzenie rolnictwa. Czy warto się wystawiać na tego typu rodzaju imprezę? Tak, jak najbardziej. Zawsze możemy dotrzeć do większej grupy klientów, no i zawsze można spotkać się z klientami, którymi już wcześniej byli przez nas obsługiwani w jakimś tam stopniu. Szanowni Państwo, faktycznie przyjechałem z Bożynek Wojewódzkich z Sokółki, ale powiem Państwu szczerze, bardzo podoba mi się tutaj atmosfera, jak zawsze spędzić niedzielne przedpołudnie, czy już raczej popołudnie w Korycinie, to jest bardzo dobra decyzja, z Państwem tutaj zawsze jest świetnie, Korycin jest gościnny, jest otwarty, jest bajecznie, chciałoby się powiedzieć, zabawowy i tego warto się trzymać. Organizatorom gratuluję tego wydarzenia. Nagród twórcom Wieńcowa, wszystkim Państwu życzę przede wszystkim dobrej zabawy. Wszystkiego dobrego. Firma jest firmą, była firmą państwową. Od 2 lat pan prezes Ryszard Sokołowski zajął się tutaj, przejął firmę i od roku czasu właśnie zajmujemy się produkcją rolniczą. Jest nam niezmiernie miło, że możemy tutaj być z wami na dożynkach. Dokładnie czym się firma zajmuje, jakie maszyny dla swoich, prawda, klientów oferuje? Firma zajmuje się produkcją silosów, to jest właśnie główna kategoria produktów, jeśli chodzi o produkcję rolniczą. Silosy do 90 ton, oprócz tego przenośniki ślimakowe, kubełkowe, pionowe, poziome, także mamy bardzo szeroką ofertę naszych produktów. Poza tym przede wszystkim zajmujemy się właśnie produkcją pieców na biomasę, w ogóle kotłowni, tak? Czyli cały system transportu, magazynowania i spalania biomasy. Puchar jest oczywiście za dobrze układającą się współpracę tutaj z organizatorami, ale przede wszystkim za to, że chcieliśmy, no mieliśmy bardzo dużą ochotę zaprezentować tutaj nasze produkty. Niestety infrastrukturalnie troszeczkę nie byliśmy w stanie ze względu na brak tutaj firm spedycyjnych, ale w następnym roku staniemy już na wysokości zadania, żeby Państwo poznali nasze produkty, przede wszystkim silos, przenośniki, także będą one z pewnością tutaj dostępne, będzie można je obejrzeć, zapoznać się bliżej z naszą ofertą.
nie byłoby imprezy bez serów korycińskich. Korycinie oczywiście, tak? Ze mną pani z gospodarstwa Gremza. Tak, oczywiście. Proszę pani, ile jest rodzajów sera? Czy ktoś to kiedyś zliczył? No w każdym razie bardzo dużo jest, to nie rodzaju seru. No, ja osobiście nie liczyłam i dalej jest mnóstwo. Jak widać, pełny wybór, tak. Proszę mi powiedzieć, z czego jest zrobiony ser koryciński? Ser koryciński jest zrobiony z mleka krowiego, również z mleka koziego. Jak się wyrabia taki ser? Jak wygląda produkcja? No to w sumie to trzeba mleko podgrzewać do odpowiedniej temperatury, no i później są dodatki. Oczywiście są serki naturalne, bez żadnej tam chemii, konserwantów, takie naturalne, dokładnie. Który ser według pani jest najsmaczniejszy na tym stoisku? Ja uważam, że jest na przykład gołda kozia, jest wspaniałym serem, jest bardzo delikatnym takim, no ewentualnie jeszcze z tych pleśniowe serki są bardzo smaczne, są takie wyraziste w smaku, też są rewelacyjne. Warto się wystawiać na tego typu impreza? Oczywiście, że tak. Dla promocji gospodarstwa i dla sprzedaży serów, tak? Oczywiście, no i w sumie i to, że są ekologiczne, zdrowe serki, także inne niż w sklepach po prostu. Ile jest rodzajów kamienia? Bo jak ja widzę tutaj na stoisku, to jest po prostu tego mnóstwo w różnym kolorze, w różnym kształcie. Zależy jak mówić o rodzajów kamienia, ponieważ podstawowych grup mamy około 30, ale tak naprawdę są różne frakcje, także to duża ilość jest tego, bo są nawet grysy, to są różnej grubości, różnych frakcji, z tych grysów robi się też otoczaki, to są, no, dużo tego jest. Jeżeli bym chciała sobie ułożyć taki, prawda, przejście takie z takiego właśnie kamienia na trawniczku, prawda, na działaczce, to jaki kamień by pan mi polecił najbardziej? Polecam ten, który się podoba, a naprawdę są różne gusta i każdemu co innego się może podobać, także tutaj każdy, nie, te są kamienie, które sprzedajemy, wszystkie trwałe, bo wszystkie są tutaj z Europy, które są odporne na warunki atmosferyczne i na mróz, ściągamy je tak samo z Włoch i z Grecji, ale to wszystko są kamienie, którym się nic nie dzieje, nie trzeba ich impregnować, a co pani wybierze? Kwestia gustu. Czy warto się wystawiać na tego typu imprezach? No jak najbardziej trzeba się pokazywać ludziom i się reklamować w jakikolwiek sposób, żeby dotrzeć do klienta, który jest na naszym regionalnym rynku. Czym się firma zajmuje? Firma zajmuje się instalacją fotowoltaiczną. Dlaczego warto zakładać takie instalacje? Warto przede wszystkim, żeby obniżyć sobie rachunki za prąd, prawda? Cena prądu z roku na rok jest coraz droższa, a instalacja fotowoltaiczna to nie tylko zaoszczędzone pieniądze, ale także no, środowisko. Jaki jest koszt założenia sobie takiej instalacji? Czy to nie jest właśnie, nie przewyższa tych kosztów? W przybliżeniu 6-7 tysięcy za kilowat, plus oczywiście dochodzą różnego typu dotacje, między innymi prosument, którego dotacja sięga nawet do 40%. Przyjechali państwo aż z Tarnowa. Czy warto przyjeżdżać tutaj do nas na Podlasie? Oczywiście warto. Działamy na terenie całej Polski, także jak najbardziej warto. Warto pozyskać nowych klientów? Oczywiście warto pozyskać nowych klientów. Co można przechowywać w takich wyrobach? Wszystko, począwszy od przypraw, pieprz, sól, papryka, masło, smalec, ogórki, kasza, wszystko praktycznie. Mięso można peklować. Właśnie, wcześniej rozmawialiśmy o mięsie, że można też piec w piekarniku, w takich właśnie pojemnikach. Tak, tak, no może w troszkę większych niż te tutaj, ale jak najbardziej można wstawić to do pieca, zapiekać. Materiał wytrzymuje temperaturę do 1300 stopni, także żadne urządzenie domowe takiej temperatury nie uzyska. Czy te wyroby są wyrabiane ręcznie? To jest ręcznie dokładane do formy, później jest szlifowane, wypalane. Zajmujemy się produkcją betonu oraz towarowego, oraz bloczka betonowego, jak i również prefabrykatów betonowych, a także ogólnie produktami budowlanymi. Proszę powiedzieć tak laikowi, do czego są potrzebne bloczki betonowe? Bloczki betonowe są potrzebne przede wszystkim do zabudowy, tak? Budujemy piwnice, ludzie budują tak naprawdę bardzo dużo z bloczków betonowych i stawiają i jak powiedziałam, piwnica, mogą robić i ogrodzenia, to zależy po prostu od, to jest po prostu wyrób betonowy, który służy po prostu do zabudowy, tak? Czy warto przyjeżdżać tutaj do nas na Podlasie i wystawiać na tego typu imprezę? Ja myślę, że jak najbardziej. Mamy bardzo wielu, przede wszystkim Podlasie słynie z rolnictwa, tak? Mamy bardzo
można tak nazwać, bogatą gospodarkę, gdzie tutaj przede wszystkim przyjeżdżają rolnicy, tak, zobaczyć to, co oferują inni producenci w naszym rejonie. Także uważam, że jak najbardziej. Dla nas to jest jakaś promocja firmy, a dla innych, tak zwanych potencjalnych klientów, jest to, co mogą zobaczyć, co dane firmy posiadają. Są to maszyny przede wszystkim służące, no wiadomo, ogólnie do produkcji rolnej, ale jak tutaj widzimy, ciągniki, kombajny, prasy, ogólnie maszyny do zbioru zielonek, maszyny uprawowe różnych renomowanych zachodnich firm jak Lemken, Masio Gaspardo, czy też naszych krajowych, tutaj lokalnych producentów nawet, Samasz, Metalfach, Metaltech, nasz krajowy producent też tak samo, Alima i wielu jeszcze innych. Wszystkie te maszyny są dostępne od ręki. Jakbym przyszła i powiedziała, że chcę ten traktor, tą maszynę, to bym mogła wyjechać, nie od razu z firmy? Gusta klientów i potrzeby klientów są sprawą indywidualną. Do tego trzeba podchodzić z dystansem i ostrożnie. Nie możemy pozwolić sobie na sytuację zamawiania maszyn różnego rodzaju, tak żeby to było dostępne od ręki, ze względu na to, że klient ma różne potrzeby. Są różne opcje wyposażenia takich maszyn. Każdy klient potrzebuje indywidualnej maszyny do gospodarstwa. Z tego względu te terminy realizacji zamówień mogą być różne, ale średnio to się układa tam w przeciągu 2 do 4 tygodni. Czy warto wystawiać się na tego typu imprezach? Impreza, jesteśmy tutaj pierwszy raz. Bardzo mile zaskoczeni jesteśmy przyjęciem tutaj, ogólnie atmosferą, ludźmi. Rozmowy handlowe były jako takie, tam nie możemy narzekać na to. Byli klienci, byli zainteresowani, byli klienci, osoby, które przychodziły, oglądały, zrobiły sobie fajne zdjęcie, była to dla nich i rozrywka, i też jakaś tak powiem, coś pożytecznego, bo mogli się tak bliżej zapoznać z naszą marką, z naszym produktem. Co prawda wystawiliśmy jakby podstawowy ciągnik, flagowy tutaj tą maszynę naszej firmy, ale już pozostałe kwestie rozwiążemy na firmie u nas, czyli na indywidualnych rozmowach, na które się też umawialiśmy. Reprezentujemy tutaj sieczkarnię, nową sieczkarnię Jaguar 860. Mamy w swoich usługach koszenie kukurydzy wraz z transportem, ugniataniem, wszelakie usługi w rolnictwie. Mhm. Czy taki kombajn, tak jak wspomniałeś, można dostać na miejscu u was, jeżeli bym przyjechała do firmy? Oczywiście można dostać. Czy wypożyczacie również sprzęt? Można u nas wziąć usługę na samą sieczkarnię, tak? Mhm. Czyli sama sieczkarnia pojedzie do klienta, będzie kosić, lub wziąć sieczkarnię z transportu. Mamy dwie sieczkarnie do propozycji, oba klasa, nie? Obie nowe noże mają, tak? Mhm. Wszystko jest wyposażone full. Czy warto brać udział w takich imprezach jak dzisiaj Podlaskie Święto Rolnika? Oczywiście warto brać. Klienci przychodzą, pytają się, rozmawiamy, są nowi klienci, tak? Warto się reklamować. Czyli widzimy się za rok na pewno. Widzimy się za rok na pewno, tylko przyjedziemy jeszcze większym sprzętem. Czym firma się zajmuje i co dzisiaj prezentuje na stoisku? Zajmujemy się odnawialnymi źródłami energii. Na dzień dzisiejszy mamy kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Mhm. Jak można się stać posiadaczem takiego kolektora? Proszę Państwa, wystarczy zadzwonić do nas na bezpłatny audyt, na wycenę. Przyjeżdżamy, spotykamy się, rozmawiamy, przedstawiamy, jeżeli są dofinansowania, przedstawiamy dofinansowanie, jakie są na dzień dzisiejszy. Jeżeli klient sobie życzy za gotówkę, sprzedajemy też za gotówkę. Jesteśmy na Facebooku, na stronie internetowej, mamy swoją stronę, także zapraszamy serdecznie. Czy warto wystawiać się na tego typu imprezę? Tak. Bardzo warto. Po pierwsze, fajna atmosfera, nieduża konkurencja, docieramy do każdego beneficjenta, do każdego klienta, i do rolnika, i do mniejszego, i do większego, także warto na pewno.